Cześć, witajcie, jestem Weronika i jest to mój pierwszy filmik tutaj. To znaczy nie do końca pierwszy, bo już kiedyś nagrywałam, ale po jakimś czasie po prostu zrezygnowałam z tego. I teraz znowu postanowiłam wrócić, bo bardzo mi brakuje rozmawiania o książkach, mówienia o nich. Więc myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Co wam mogę powiedzieć? No, otoczenie. Tło jakieś super nie jest, ale na ten moment to jest z najlepszym światłem. Mogłabym stanąć naprzeciwko regału z książkami, ale nie mam możliwości, żeby tam telefon ułożyć. Także póki co to będzie wyglądać tak. No i chyba nie przedłużając, no to mogę wam powiedzieć, co teraz czytam. I jest to Jesień Ali Smith. Jest to książka o... No mam tutaj wątek o przyjaźni między Danielem, który jest bardzo, bardzo starszym panem, i Elizabeth, która jest o wiele młodsza. I jest to książka nie do końca wprost o tym, tylko bardziej o... Tak, to jest taka książka egzystencjalna, bym powiedziała, o przemijaniu, o w ogóle życiu. Tak to najlepiej ująć. Można by, że to jest książka o życiu. Jest dobrze napisana, chociaż dziwi mnie to, że jest nad nią mnóstwo zachwytów. Mnie ona nie zachwyciła. Znaczy jest dobrą książką, uważam, ale nie taką, żeby tutaj uważać, że jest nie wiadomo jaka. No ale okej, każdy ma swoje zdanie i jakby rozumiem ludzi, którzy uważają inaczej, co zmienia faktu, że no dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego. Może być. Myślę, że zapomnę o tej książce po jakimś czasie, ale i tak bardzo miło mi się ją czyta. Mogę taką anegdotę wam opowiedzieć, bo to jest książka Jesień, tak? I myślałam, bardzo chciałam ją przeczytać jesienią, już czekałam na to prawie rok, żeby ją właśnie jesienią przeczytać i koniec końców jakoś tak wyszło, że jej tą jesienią nie przeczytałam. I mamy grudzień, śnieg za oknem, ale kalendarzowo jest jeszcze jesień, więc uznajmy, że jest jesień i czytam jesień jesienią. Także no, to tyle z mojej jakiejś dygresji. A książka, którą... A, bo jeszcze wam nie powiedziałam, zostało mi 70 stron do końca dosłownie, więc mam nadzieję, że ją dzisiaj skończę. A jak skończę, chciałabym zacząć książkę Marysi Peszek, ponieważ jestem bardzo jej ciekawa. Uwielbiam Marysię Peszek zarówno za jej muzykę, jak i za w ogóle sposób bycia. Bardzo rozumiem i bardzo popieram, że tak powiem. I dlatego jestem ciekawa, po prostu muszę przeczytać tą książkę, więc się prawdopodobnie za nią zabiorę. Na teraz tyle ode mnie, także życzę wam miłego dalszego oglądania. Ogólnie to skończyłam już wczoraj wieczorem czytać Jesień, z tym, że stwierdziłam, że już za późno, żeby nagrywać, więc poczekałam do rana. Jeśli chodzi o moje przemyślenia, to one się jakoś szczególnie nie zmieniły. Mam wrażenie, że czegoś tutaj zabrakło, takiego... czegoś, co by tak dopełniło ten egzystencjalizm tej książki. I myślę, że dam jej tak 7 gwiazdek, dałabym jej 6,5, gdyby to było możliwe. Ale no, myślę, że dam jej 7, bo ona nie była zła, tylko po prostu czegoś mi tutaj definitywnie zabrakło. Takiego trochę poniekąd emocji, ale tutaj też nie chodzi mi o jakąś zawrotną akcję czy coś, tylko takich emocji, takich metaforycznych trochę. Także no, nie jest to w pełni jakaś dla mnie świetna książka, ale zła też nie jest. Więc to tyle, co wam mogę w sumie o niej powiedzieć, bo co do reszty to się nie zmieniło, fabuła też jakoś nie uległa diametralnie zmianie. No i to tyle. Teraz będę czytać Marysię Peszek i właściwie to wszystko. Do
Dobrze, ja teraz do Was przychodzę, ponieważ mam w sumie naprawdę sporo do opowiedzenia. Nie odzywałam się do Was przez parę dni, bo w sumie to nie czytałam przez te parę dni za dużo. Ale mam Wam dużo do powiedzenia ogólnie. Więc najpierw tak, zaczęłam czytać Marysię Peszek. I jestem na tam 92 stronie chyba. Bardzo mi się podoba. Jest tak, jak myślałam. W sensie, no już trochę słyszałam o tej książce. Trochę wiedziałam się, czego spodziewać. Jest tak, jak myślałam, czyli bardzo dobrze. Książka mi się podoba, jest to rozmowa, jest to zapisana rozmowa Marysi Peszek z jej ojcem. I rozmawiają na bardzo różne tematy o życiu. I naprawdę bardzo mi się ta książka podoba, dlatego że no ja Marysię Peszek uwielbiam, co już zresztą słyszeliście. Także tak. Więc nie wiem, co wam jeszcze mogę. A, wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Byłam na spotkaniu autorskim, więc bardzo się cieszę. I proszę bardzo, jest podpisana książka przez autorkę. Także naprawdę bardzo, bardzo się ucieszyłam i sprawiło mi to mnóstwo radości i dało mi dużo szczęścia, że poszłam na to spotkanie. W ogóle historia tego jest taka, że ja miałam nie iść na to spotkanie i poszłam tam jakimś cudem, bo wejściówek nie było. Rozeszły się w 10 minut i tak się akurat złożyło, że ja dostałam wejściówkę od kogoś i jestem niezmiernie wdzięczna tym osobom, które mi to umożliwiły, bo spotkanie było niesamowite. Jeszcze mam podpisane dwie płyty Marysi Peszek, więc też bardzo się cieszę. Także jeśli chodzi o to, to tyle. Okej, teraz chwila nieksiążkowa, muszę Wam pokazać Magistrę Upiekła Babeczki i będę zaraz próbować, bo na pewno są bardzo dobre, bo ona zawsze jak coś piecze, to jest bardzo dobre. I jeszcze dostałam ostatnio od niej na urodziny taki słodki kubek z bałwankiem i w środku jest taka czekolada sypana, no wiecie, żeby do zrobienia czekolady na gorąco. Także no, chwilowa rekomendacja mojej siostry, bardzo polecam. No i teraz wracam do czytania, bo jeszcze mi tam zostały, już wam mówię, 50 stron chyba? Tak, więc zaraz to skończę i wtedy wam opowiem już takie moje końcowe przemyślenie, bo trochę mam wam do powiedzenia, nie jakoś dużo, ale coś tam jest. Skończyłam czytać książkę Marysi Peszek i co mogę powiedzieć teraz już, bo skończyłam dosłownie minutę temu, to to, że z jednej strony bardzo, bardzo się cieszę, że przeczytałam już tę książkę. I tym bardziej, że to ją się czyta naprawdę szybko i tak dalej, ale po prostu mi się jakoś ciągnęła. Że to nie wynikało absolutnie z tego, czy ta książka była dobra, czy zła, a była bardzo dobra, tutaj warto zaznaczyć. Tylko po prostu jakoś tak wyszło, że długo ją czytałam. Więc z jednej strony się bardzo cieszę, że już ją skończyłam, ale z drugiej strony jest mi w sumie tak przykro, bo no jednak już ją skończyłam czytać i już jej czytać nie będę. Znaczy wiadomo, mogę do niej wrócić, czy to za tydzień, za miesiąc, czy za parę lat, ale jednak no już ją mam przeczytaną tak po raz pierwszy i to się już nie zmieni. No, taka dygresja, nieważne. W każdym razie to do samej książki bardzo mi się podobała. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Przede wszystkim jest to książka szczera i nie czytałam chyba drugiej tak szczerze napisanej książki. Tutaj wszystkie, może tak jeszcze tylko powiem, no chyba już o tym wspominałam, są tutaj rozmowy Marysi Peszek właśnie z jej ojcem Janem i oni nagrali te rozmowy, jak rozmawiają i potem ktoś się spisał. W każdym razie naprawdę czuć taką, bardzo czuć w ogóle energię z tej całej książki, z tych rozmów. Takie zaangażowanie, szczerość, jak już wspomniałam, to naprawdę to nawet nie jestem w stanie tego wyrazić słowami, bo to po prostu trzeba poczuć. Także tak, nie wiem, co jeszcze wam mogę powiedzieć. Na pewno bardzo dobrze mi się to czytało i myślę, że dam jej 8 gwiazdek, dlatego że no, ogólnie nie chcę jej dawać tam, nie wiem, 10 czy coś, dlatego że to nie jest stricte taka proza, taka literacka, że tak to ujmę. To są po prostu rozmowy. Oczywiście zarówno Marysia Peszek, jak i Jan Peszek
pięknie się wypowiadają. I oczywiście tutaj mamy jakby wprost opisane też bardzo takie przyziemne ludzkie rzeczy, ale poza tym są naprawdę inteligentni ludzie i naprawdę świetnie jakby władają, tak się mówi, chyba tak, językiem. Nie wiem, co wam mogę powiedzieć. Bardzo mi się podobała ta książka, naprawdę, co już sobie też mówiłam. Ale nie przychodzi mi nic mądrzejszego na ten moment do głowy. W każdym razie polecam tę książkę. Na pewno, jeśli jesteście kimś młodszym, to raczej nie. To znaczy, no tak od nastolatków, nastolatek, tak jak ja sama, w górę, to jak najbardziej, ale nie dla dzieci to jest książka. W każdym razie, no naprawdę, mimo że momentami ta książka była trudna i ciężka, to znaczy nie w samym czytaniu, ale w samym tym, jak na przykład Jan opowiadał jej te gorsze momenty z jej życia, tak? Tutaj nie ukrywali tego, że nie mieli pieniędzy. Jan nie ukrywał tego, że on tak naprawdę nie jest pewny, czy on w ogóle się na tego ojca nadaje, czy on rzeczywiście potrafił Marysię i jej brata Błażeja, czyli swoje dzieci, kochać. I czy on tak naprawdę w ogóle był ojcem, był dobrym ojcem. On to wszystko jak gdyby poddaje refleksji. I tutaj było sporo takich momentów, które no opisywały rzeczywistość w taki sposób, jak to rzeczywiście wyglądało, bez żadnego ubarwiania. Żadne z nich nie mówiło, że u nich zawsze było pięknie, ładnie i prosto, ale z drugiej strony też pokazali mnóstwo pięknych momentów swojego życia, w takich, które naprawdę musieli miło wspominać i też miło się o tym czytało. Także jest to emocjonalna książka. I we mnie również wzbudziła wiele emocji. No i to chyba tyle, co wam mogę powiedzieć. Czy coś jeszcze dodać? Mądrego, niemądrego? Chyba tyle. W każdym razie polecam. Szczególnie jeśli na przykład znacie Marysię Paszek jako piosenkarkę, czy wcześniej aktorkę, no to też. Myślę, że warto po tę książkę sięgnąć, tym bardziej, że tutaj no, do tego jest trochę nawiązań, jest wytłumaczone, w sensie oni po prostu rozmawiając wytłumaczyli sobie wzajemnie jak gdyby, dlaczego każdy z nich poszło tą drogą, a nie inną, dlaczego są jacy są. I w dużej mierze jest to książka o jej ojcu, o Janie, co nie zmienia faktu, że no, o niej w dużym stopniu też. Także tak. No i myślę, że to na tyle w tym filmie, vlogu, czy jak to ująć. Mam nadzieję, że jakoś to się uda skleić w jedną jakąś pasującą do siebie całość i że to się będzie znośnie oglądać. No i to na tyle ode mnie. Także niedługo będę szykować kolejny film, bo raczej chciałabym robić to regularnie, tym bardziej, że mi to po prostu sprawia przyjemność mówienie o książkach. Także robię to dla siebie i tyle. I oczywiście dla was też, jeśli chcecie oglądać, jeśli ktoś to w ogóle obejrzy, to super. Co nie zmienia faktu, że w dużej mierze po prostu robię to dla siebie. I tutaj nie będę mówić, że jest inaczej, bo jest tak, a nie, tak jak mówię. Także no, to tyle, co wam mogę powiedzieć. Także pa! Czy coś.